serdecznie zaprosić do udziału w projekcie Rodzinne Białołęskie Budowanie z Klocków Lego. Projekt jest realizowany przez Fundację Akademia Iwony Kalaman, a finansowany przez Urząd Dzielnicy Białołęka w Warszawie, przez Wydział Kultury. To już nasze trzecie spotkanie. Dzisiaj Król, Tarchomin i Bocian przelatywali nad Domem Kultury i nad Parkiem Picasso. I to właśnie będziemy dzisiaj budować. Thank you.
Jest wiele rodzajów klocków. Te takie z klikiem to są klocki stosunkowo młode, natomiast takie najbardziej tradycyjne klocki, często drewniane, mogą posłużyć cudownie do budowania, ale też są to pierwsze ćwiczenia, które pokażą nam działanie praw fizyki, czy też elementy właśnie z planowania przestrzennego. Każde z tych ćwiczeń to jest doskonała praktyka, to jest koordynacja dla ręki i oka, ale też ćwiczenie wyobraźni i kreatywności. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że w domu nie mamy żadnego, absolutnie żadnego klocka, żadnego innego przedmiotu, który moglibyśmy wykorzystać. Wiecie, że największa kreacja następuje wtedy, kiedy tworzymy zabawkę z niczego. I tak właśnie działo się wiele wieków temu, albo jeszcze dawniej, gdzie dzieciaki wymyślały z patyków, kamyków najdoskonalsze zabawy, na których później spędzały całe dnie. Bardzo prostego robota, będzie to wiatrak. Zobaczmy. Zobaczcie, powstał nam wiatrak. Widzicie? Tutaj ma silnik, dzięki któremu nasz wiatrak będzie się poruszał. Oś przenosi napęd do naszego wirnika, do naszych łopat wiatraka. A tutaj dodałem jeszcze dodatkowy element, to jest nasz czujnik zbliżeniowy, który pozwoli nam włączać nasz wiatrak machnięciem ręki. Czas, żeby nasz wiatrak działał, ale do tego potrzebny nam będzie program. Program będziemy konstruować tak jak z klocków Lego, tylko na komputerze. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, na ekranie mamy program, dzięki któremu będziemy mogli wydawać polecenia naszemu robotowi. Tutaj na dole jest zestaw ikonek, które służą nam do wydawania robotowi poleceń. To są różne ikonki. Zobaczcie, na zielonym tle mamy ikonki dotyczące silnika. Tutaj mamy dwa czujniki. Czujnik wychylenia, czyli tego położenia, po którym robot orientuje się, w jakim jest położeniu. I mamy tutaj czujnik zbliżeniowy.
Dodatkowo jeszcze kilka różnych ikonek. Przyda nam się na przykład ikonka z klepsydrą, która pozwala nam wykonywać jakieś czynności związane z wyczekiwaniem na coś albo z jakimś upływem czasu. Zobaczcie, jak prosto konstruuje się taki program. Łapiemy ikonkę, przeciągamy ją na ekran i puszczamy. Mamy pierwszy klocek, tak jak w klockach Lego. Zobaczcie, co się stanie, kiedy dołączę drugi. Puszczam obok i on sam wskakuje na właściwe miejsce. Teraz mamy strzałkę, która powoduje nam uruchomienie programu i komendę obracaj silnikiem. Nam będzie potrzebny troszkę bardziej skomplikowany program, żeby zaprogramować nasz wiatrak. Przeciągamy z powrotem nasze ikonki. Zaczniemy tym razem od takiej. Taka ikonka to również początek programu i wciśnięcie litery, która pokazuje się na ekranie, na klawiaturze, pozwoli nam uruchomić program. Następną ikonką, którą dodamy, to będzie właśnie ikonka z silnikiem, dzięki której silnik będzie się obracał. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj podany kierunek obrotu. Na tych ikonkach jest kierunek w prawo i w lewo, ale gdyby nam się ten kierunek nie podobał, możemy go zawsze kliknięciem zmienić. Dodajemy tutaj jeszcze jeden element. No właśnie, miał być bardziej skomplikowany program, więc może rozdzielimy te ikonki i dodamy coś, co obsłuży nam nasz czujnik, który dodaliśmy tutaj. Do tego posłużymy się właśnie ikonką klepsydry. Gdybyśmy tak zostawili, klepsydra uruchomiłaby nam program po 10 jednostkach czasu, ale my nie potrzebujemy czasu, potrzebujemy naszego czujnika. Zamieniamy. I zobaczcie, teraz mamy po uruchomieniu programu komendę poczekaj na sygnał z czujnika. Kiedy pojawi się sygnał z czujnika, program ma uruchomić silnik. Teraz dodamy ikonkę, która pozwoli nam ograniczyć czas trwania obrotu silnika do 10 jednostek czasu. A wszystko zamkniemy w pętli. Gdyby tej pętli nie było, nasz program zostałby wykonany tylko raz i już więcej nie. Musielibyśmy go ponownie uruchomić. Dzięki pętli program będzie się uruchamiał za każdym razem, kiedy coś pojawi się przed naszym czujnikiem. Żeby wydać polecenia robotowi, tak jak już mówiłem, musimy podłączyć go do komputera. Mamy złączkę i kabelkiem przez sygnał USB, przez wejście USB podłączamy naszego robota do komputera. Popatrzcie, na ekranie pojawiły nam się dodatkowe ikonki. Tutaj mamy ikonkę dotyczącą czujnika. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy zbliżam rękę do czujnika. Widzicie? Im bliżej jest ręka, tym więcej jest zakreskowanych na pomarańczowo pól. A tu mamy naszą ikonkę silnika. A razem te dwie rzeczy znajdują się na złączce. Zobaczmy, co się stanie, kiedy teraz uruchomię nasz program. Żeby go uruchomić, muszę na klawiaturze nacisnąć literkę A, tak jak tutaj podaliśmy. Program już jest aktywny, zobaczcie. Ikonka miga i czeka na sygnał z naszego czujnika. Tu jest nasz czujnik. Popatrzcie, co się stanie, kiedy coś się pojawi przed nim. Wszystko się odbyło prawidłowo. Nasz wiatrak po uzyskaniu sygnału z czujnika zaczął się obracać. Popatrzcie. Za każdym razem, kiedy zbliżę rękę do czujnika, nasz wiatrak się obraca. Możemy oczywiście zmienić czas, na przykład na 20 jednostek. Wtedy wiatrak obracać się będzie dłużej. Można również dodać element dodatkowo związany z prędkością obrotu. Zobaczcie, wsunę go sobie tutaj pomiędzy ikonki. Połączył się nam w całość i zobaczcie, co się teraz będzie działo. Zmienimy prędkość obrotu na 1. Nasz wiatrak radykalnie zwolnił, widzicie? Teraz zmienimy na 5. Skala jest od 1 do 10, więc 5 będzie w połowie. I wrócimy z powrotem na najszybsze obroty naszego wiatraka. Proste?
właśnie wygląda nasza pierwsza konstrukcja, nasz pierwszy robot. Zaprogramowany i wykonał te polecenia, które chcieliśmy, żeby wykonał. Obracał się w momencie, kiedy pojawiło się coś przed czujnikiem. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Bocian, który w swoim życiu leciał tędy wiele razy, po raz pierwszy dostrzegł, jakie wyjątkowe krajobrazy kryje w sobie ta kraina, więc poprosił Skrzata o to, by był jego przewodnikiem. Król zaś zgodził się z ochotą. Drogi królu, przyznam szczerze, choć leciałem tędy nieraz, to przychodzi mi do głowy to pytanie właśnie teraz. Jak nazywa się to miejsce? Król zaś rzekł. To dzielnica Białołęka, część Warszawy, a Warszawa to stolica. Tu stykają się ze sobą nowoczesność oraz zieleń, a miejsc wartych zobaczenia jest naprawdę bardzo wiele. Tu historia zbliża ludzi, zmienia przeszłość w dzieje nowe. Jej symbolem są pomniki i cmentarze zabytkowe. Czyś historii miłośnikiem? Jeśli tak, to wspomnieć muszę o drewnianych, starych domach, co znad świdra mają duszę. Wiele w życiu swym widziały, perłą są architektury, lecz nie wadzi im sąsiedztwo bloków, co się pną do góry. Bocian słuchał, a tuż potem spytał króla Tarchomina o budowlę, co swym kształtem wygląd ptaka przypomina. Król opisał więc w szczegółach, jak co roku w wieżach takich ratowane są jeżyki, pożyteczne, mądre ptaki. Bocian wnet przypomniał sobie, są też wieże, jestem pewien, gdzie to ludzie się wspinają jak po mocnym, grubym drzewie. Czy to również domy ptaków? Król rzekł na to, nie, bocianie, są to wieże dla sportowców. Ten, komu odwagi stanie, może wspinać się lub skakać, używając przy tym liny. Ale tu, na Białołęce, również inne dyscypliny każdy może wedle gustu ćwiczyć wiosną, zimą, latem i jesienią. Chcesz posłuchać? Chętnie ci opowiem zatem. Dzieci już od lat najmłodszych lubią bawić się piłkami. Dla nich właśnie zbudowano wielką halę z boiskami, nowoczesną i przestronną, z której licznie korzystają ci, co w kosze i siatkówkę lub też w piłkę nożną grają. A ci, którzy czas aktywnie spędzić chcieliby z rodziną, mogą latem grać w plażówkę lub ślizgawkę wybrać zimą. Jest tu również duży basen, każdy pływak tutaj może kraulem, żabką lub delfinkiem bić rekordy na swym torze. Są też miejsca dla mieszkańców, zachwycają kolorami, pełne śmiechu place zabaw. Tam dorośli z maluszkami przygodami są zajęci i oddani swej zabawie tak, że świata dookoła nie zauważają prawie. Tam zaś, gdzie drzew rośnie sporo, czas swój spędzisz w parkach licznych. Każdy z pięciu jest uroczy, a najmłodszy wręcz magiczny. Parkowymi alejkami mkną, trzymając się za ręce, pary uśmiechniętych ludzi, zakochanych w Białołęce. Jest wiele rodzajów klocków. Te takie z klikiem, to są klocki.